rozdziały od 22 do 25 5 Księgi Mojżeszowej, komentarz Charlesa Henry'ego McIntosha, obecność Boga w pośród Jego ludu. Jakim to było przywilejem dla Izraela, że mógł wiedzieć, iż Pan mieszkał w pośród nich? Jaka motywacja do prowadzenia życia w czystości i sumiennego badania wszystkich osobistych i rodzinnych zwyczajów? Pan przebywał pośród nich, by zapewnić im zwycięstwo nad ich wrogami, ale również i po to, by wymagać od nich świętego życia. Nie wolno było im zapominać o świętej osobie, która przechadzała się pośród nich. Czy świadomość Jego obecności mogła być dla kogoś uciążliwa? Tylko dla tych, którzy nie miłowali świętości, czystości i moralnego porządku. Każdy wierny Izraelita musiał cieszyć się na samą myśl, że pomiędzy nimi przebywał ktoś, kto nie potrafił znieść wszystkiego, co było nie do pogodzenia z jego świętością i czystością. Moc i zastosowanie tej świętej zasady nie jest ciężka do zrozumienia. Wszyscy prawdziwi wierzący posiadają wzniosły przywilej, by zarówno osobiście, jak i wspólnie tworzyć świątynię Ducha Świętego. W pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdział, 19 werset czytamy: albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Takim jest osobisty dział każdego wierzącego. Każdy chrześcijanin jest świątynią Ducha Świętego i to właśnie na tym wzniosłym fakcie opiera się napomnienie z listu do Efezjan, 4 rozdział, 30 werset. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Jakie to ważne, abyśmy myśleli o tym nieustannie. Jaki to bodziec do pilnego pielęgnowania czystości serca i świętości życia. Jakim hamulcem jest świadome urzeczywistnianie prawdy, że Duch Święty mieszka w naszym ciele. Pamiętać o tym powstrzymuje każdy fałszywy kierunek myśli i uczuć. Pamięć o tym powstrzymuje każdy fałszywy kierunek myśli i uczuć. Wszelką niegodną mowę i nieprzyzwoite zachowanie. Moglibyśmy oszczędzić sobie i innych wiele nieprzemyślanych wypowiedzi i głupich, pochopnych czynów, gdybyśmy zawsze zdawali sobie sprawę z tego faktu. Duch Święty nie mieszka tylko w każdym wierzącym z osobna, lecz także w Kościele. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? 1 Koryntian 3:16. W oparciu o ten fakt apostoł kieruje do wierzących napomnienie: ducha nie gaście. 1 Tesaloniczan 5:19. Jakże doskonałe jest pismo. W jaki cudowny sposób spójne. Duch Święty mieszka w każdym z nas osobna. Duch Święty mieszka w każdym z nas z osobna i dlatego mamy dbać o to, by Go nie zasmucać. On mieszka także w całym Kościele i dlatego jesteśmy wzywani, by Go nie gasić, lecz przyznać Mu należne Mu miejsce i pozostawić miejsce dla Jego, na Jego błogosławione działanie. Miłość urzeczywistniana na co dzień. Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na kilka wybranych wersetów z rozważanych przez nas rozdziałów pomiędzy 22 a 25 5 Księgi Mojżeszowej, które ukazują nam trafny obraz mądrości i dobroci oraz świętości i sprawiedliwości w działaniu Boga z Jego dawnym ludem. Jeżeli zobaczysz, że wół twego brata lub jego owca zabłąkały się, nie możesz się od nich uchylać, ale odprowadzisz je do swego brata. A jeżeli twój brat nie jest blisko ciebie i nie znasz go,
to wprowadzisz je do swojego domu i pozostaną u ciebie, aż twój brat poszuka ich i wtedy mu je zwrócisz. Tak samo postąpisz z jego osłem, tak samo postąpisz z jego szatą, tak samo postąpisz z każdą zgubioną rzeczą swego brata, którą on zgubił, a ty znalazłeś. Nie możesz się od nich uchylić, jeżeli zobaczysz, że osioł twego brata albo jego wół padł na drodze, to nie uchylisz się od nich, ale je z nim podniesiesz. 22 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, wersety od 1 do 4. Tutaj znowu mamy do czynienia z obydwoma pouczeniami, o których już uprzednio wspominaliśmy. Jakże upokarzający obraz ludzkiego serca dają nam słowa, nie możesz się od nich uchylić. Tak, jesteśmy do tego zdolni, by do prawdy, z niskich pobudek uchylać się od prawa, jakie nasz brat posiada do pomocy z naszej strony. Jak chętnie uciekamy przed świętym obowiązkiem strzeżenia interesów naszego brata, i to pod pretekstem, że nic o nich nie wiedzieliśmy. Taki właśnie jest człowiek. W jaki wspaniały sposób jawi nam się natomiast serce Boże w tej ustawie. Izraelicie nie wolno było zatrzymać wołu, osła lub owcy swego bliźniego, by żądać później za nie okupu, lecz miał raczej zaprowadzić je do swojego domu, zatroszczyć się o nie i odprowadzić je do domu właściciela, nie żądając za nie zapłaty. Tak samo miał się obejść z odzieżą swego brata i z każdą jego zgubą. Jakie to miłe i szlachetne! Oddychamy tutaj powietrzem Bożej obecności, powietrzem Bożej dobroci i miłości. Izraelici znajdowali się w posiadaniu wzniosłego przywileju, mogąc posiadać takie znakomite przepisy i prawa, przez które ich życie i charaktery były kształtowane. Ta niezapominająca o niczym miłość ujawnia się także w innym wierszu. Jeżeli zbudujesz nowy dom, to postaw na dachu poręcz, abyś nie sprowadził na swój dom krwi, gdyby ktoś z niego spadł. Werset 8. Pan chciał, aby jego lud myślał nieustannie o dobru innych. Budując dla siebie dom, Izraelici nie mieli troszczyć się tylko o swą własną wygodę, lecz winni byli mieć także na względzie bezpieczeństwo innych. Czy chrześcijanin nie może się z tego czegoś nauczyć? Jak bardzo jesteśmy skłonni, by ciągle myśleć tylko o sobie i o naszych własnych zainteresowaniach, wygodach i przywilejach. Wszystko czynimy tylko dla siebie, ponieważ to przeważnie nasze własne ja leży u podstaw podejmowanych przez nas decyzji i przedsięwzięć. Nie może być inaczej. Jeśli serce nie znajduje się pod mocą motywów i celów właściwych wyłącznie dla chrześcijaństwa, musimy zatrzymywać się w czystym i niebiańskim powietrzu nowego stworzenia, aby być wolni od podłego samolubstwa, które jest nadrzędną cechą upadłej ludzkości. Każdy nienawrócony człowiek w ten czy inny sposób kieruje się swoim własnym ja. Ono stanowi centrum, cel i motywację jego postępowania. Niewątpliwie prawdą jest, że jeden człowiek może mieć szlachetniejszą powierzchowność niż inny, być bardziej bezinteresowny i przyjemniejszy w obejściu. Jednak co jest absolutnie niemożliwe, to to, aby człowiek naturalny, czyli taki, jakim jest z grzesznej natury, kierował się duchowymi pobudkami i ożywiany był niebiańskimi wpływami. Niestety także i my, którzy chlubimy się tym, że jesteśmy ludźmi duchowymi i niebiańskimi, musimy wyznać ze wstydem i z bólem, że skłonni jesteśmy, by żyć dla siebie samych i szukać swoich własnych interesów i wygód. Jesteśmy aktywni i pełni wigoru, gdy tylko chodzi o nasze ja, w tej czy w innej formie. Jest to smutne i upokarzające,
Byłoby inaczej, gdybyśmy z większą prostotą i powagą spoglądali ku Chrystusowi jako naszemu wielkiemu wzorcowi we wszystkim. Nieustanne zajmowanie serca Chrystusem jest tajemnicą praktycznego chrześcijaństwa. Byłoby inaczej, gdybyśmy z większą prostotą i powagą spoglądali ku Chrystusowi jako naszemu wielkiemu wzorcowi we wszystkim. Nieustanne zajmowanie serca Chrystusem jest tajemnicą praktycznego chrześcijaństwa. Czcze reguły i przepisy na nic się tu nie zdadzą i nigdy nie będą w stanie uczynić nas choćby trochę podobniejszymi do Niego. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Drugi list do Koryntian, 3:18. Mieszany siew. Kolejny werset zawiera bardzo ważne pouczenia. Dla każdego chrześcijańskiego pracownika. Nie posiewaj winnicy twojej różnym nasieniem, byś w ten sposób nie splugawił pożytku nasienia, które siałeś, i urodzaju winnicy. 22:9. Cóż za ważna zasada. Obawiam się, że w dzisiejszych czasach aż nazbyt często sieje się mieszane ziarno. W chrześcijaństwie wcale nie jest rzadkością głoszenie słowa z domieszką filozofii i czczych urojeń, żywiołów świata i błędnej rzekomej nauki, o czym ostrzega nas Kolosan 2:1, oraz 1 Tymoteusza 6:20. Jakże rzadko na rozległych polach chrześcijaństwa rozsiewane jest czyste ziarno Słowa Bożego, nieskazitelne nasienie Ewangelii Chrystusowej. Jakże stosunkowo niewielka jest liczba tych, którym Biblia wystarcza jako źródło, z którego czerpią materiał do służby. Kto przez łaskę Bożą jest wierny i tak czyni, postrzegany jest jako ograniczony człowiek o wąskich horyzontach. Należy do starej szkoły i pozostaje daleko w tyle za czasem. Możemy Boga jedynie prosić z całego serca, aby obficie wylał swe błogosławieństwo na uczniów starej, dobrej szkoły apostolskiej. Cieszymy się z całego serca, że są tacy ograniczeni i że pozostają daleko za teraźniejszym czasem, napiętnowanym rażącą niewiarą. Jesteśmy przekonani, że każdy prawdziwy sługa Chrystusowy musi być ogarnięty jedną tylko myślą. Myślą to jest Chrystus. Musi być tak ograniczony jak prawda Boża i nie może odstępować od niej choćby o milimetr. Nie możemy oprzeć się przekonaniu, że wielu nauczycieli i teologów, którzy za wszelką cenę starają się dotrzymać kroku współczesnej literaturze, w dużym stopniu ponosi winę za tak szybki rozwój racjonalizmu i niewiary. Oddalili się od Pisma Świętego, starając się uatrakcyjnić swą służbę elementami filozofii, nauki i literatury. W ten sposób kazania ich bardziej oddziałują na umysł i rozum słuchaczy, aniżeli na ich serca i sumienia.
czyste, bezkompromisowe nauki Pisma, niesfałszowane mleko Słowa, Ewangelii o łasce Bożej i chwale Chrystusa uznano za wybrakowane i niezdolne do wyhodowania wielkich społeczności i utrzymania ich w pierwotnej ich liczbie. Jak niegdyś Izraelowi obrzydła manna, tak wyznawcom chrześcijaństwa czysta nauka Chrystusowa. Przedstawiona w Nowym Testamencie, żądni tego, co ucho łechce, 2 Tymoteusza, 4 rozdział, 3 werset. Zastępują ją pokarmem dla rozumu i ludzkimi urojeniami. Nauka o krzyżu, którą chlubił się apostoł, Galacjan 6 rozdział, 4 werset, straciła dla nich swój urok i każdy, kto w wierności trzyma się jej głoszeniu słowa, może pożegnać się z myślą o popularności. Oby wszyscy wierni słudzy Chrystusowi trzymali się wiernie z niegasnącą energią tej Bożej zasady nie zasiewania dwojakiego ziarna. Oby nie odstępowali ani na krok od wzoru zdrowej nauki, wykładając należycie słowo prawdy. 2 Tymoteusza, 1 rozdział, 13 werset i 2 Tymoteusza, 2 rozdział, 15 werset. Aby nie musieli się wstydzić w dzień, w którym dzieło każdego zostanie poddane próbie, lecz otrzymali pełną zapłatę. Porównaj 1 Koryntian, 3 rozdział, 12 do 17 wersetu. Bez wątpienia czyste ziarno Słowa Bożego jest jedynym materiałem, który duchowy pracownik uznaje za zdatny do służby. Dalecy jesteśmy od pogardzania uczonością. Cenimy ją na swoim miejscu. Sam nasz Pan i Jego apostołowie powoływali się w swych publicznych przemowach na fakty historyczne i ze świata natury. Żaden rozsądny człowiek nie będzie przecież przeczył wielkiej wartości znajomości klasycznych języków jak hebrajski, czy greka, czy aramejski, które są niezwykle przydatne zarówno w osobistym studiowaniu słowa, jak i w jego głoszeniu i wykładzie. To wszystko jednak nie narusza dla wierzącego tej poważnej, nietykalnej zasady, że to Duch Święty jest jedyną mocą dla służby, zaś Pismo jej podstawą. Czy to wśród domowników wiary, czy też w dziele Ewangelii, gdybyśmy więcej wagi przykładali do tej zasady, już wkrótce w winnicy Chrystusowej zauważylibyśmy zupełnie inny plon. Nierówne jarzmo. Chciałbym zakończyć rozważanie tego fragmentu przypomnieniem, że tematem nierównego jarzma zajmowaliśmy się już na innym miejscu. Izraelicie nie wolno było orać pola za pomocą woła i osła znajdujących się pod jednym jarzmem. Nie wolno było mu także przeodziewać się w ubranie wykonane z różnych materiałów. Rozszyfrowanie tych prostych prawd nie jest trudne. Chrześcijaninowi nie wolno wiązać się z niewierzącym ani kierować się mieszanymi zasadami. Jedynie wzniosłe i czyste zasady Słowa Bożego powinny kształtować jego charakter i rządzić jego życiem.